Zdrowia. Czy się zgadzasz, czy się nie zgadzasz z Bernie Sandersem? No to jedno trzeba powiedzieć, on jest stały w swoich uczuciach. Uczuciach jako czerwona świnia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No jest to senator z Vermont. W zasadzie on ciągle podchodzi do, prawie 80 lat, no i tłumaczy, że większość ludzi rozumie jego idee. No jakie idee? No idee socjalistyczne. Facet był komunistą, jest komunistą i będzie komunistą w Ameryce. Jeżeli czytaliście książki Orwella, no większość ludzi nie czytała, no ale ciągle wspomina te 1984. No to Orwell napisał to 50 lat wcześniej, w 1934, czyli taką miał wizję 50-letnią. No już widział te komunistyczne ruchy w Hiszpanii, te legiony, te walka z Franco. Od 20 lat powiedzmy był stalinizm. No był komunizm w Rosji, był Stalin przy władzy, ludzie umierali, ludzie wysyłali do gułagów, posłuchiwali i tak dalej, i tak dalej. No ale 1984 jest ciekawą książką, ale jeszcze bardziej ciekawszą książką jest po prostu Farma zwierząt. Farma zwierząt jest dosyć cieniutka, jest bardzo prosta, nieskomplikowana, cały scenariusz, cała fabuła sprowadza się do tego, że czerwone świnie zawsze wylądują najlepiej i będą piły szampana w imieniu ludu i jadły wuzetki również w imieniu ludu. No, wuzetka, jak nie wiecie co to jest, to taka warszawska ciasteczko było za PRL-u, takie czarny murzynek z kremówka, taka można powiedzieć. No ale to, no to będą mówili, że zjedzą ptysie. No i Bernie Sanders właśnie jest jedną z takich czerwonych świn. Kilkadziesiąt lat już przy żłobie, nie ma go jak odspawać od tego. No i doszedł do tego, że teraz spora część ludzi go popiera. Popiera staruszka, młodzież. Młodzież ta zindoktrynowana na uczelniach, na koledżach socjalistycznych w Ameryce po prostu kocha staruszka. Człowiek jak był młody i patrzył na Breżniewa, który miał tam ile tam, 70 lat. Ludzie się śmieli, że dostaje jakieś takie transfuzję krwi na stojaka, że go trzymają. No to właśnie na dzień dzisiejszy to w Ameryce jest, ci komuniści robią to samo. Przez 50 lat Sanders, no to ciągle krzyczał, że oligarchię trzeba zlikwidować. No i on mówił, że on jest demokratycznym socjalistą. W sumie ten jego nawet opis, ten demokratyczny socjalista, to sam sobie zmieniał. W zeszłym roku to on powiedział, że w zasadzie jego plan, plan to jest to, żeby ludzie pracowali prywatnie, zarabiali pieniądze, ale żeby te pieniądze były jednak rozdzielone, żeby była dystrybucja, uczciwa dystrybucja. No, to jest podstawowe to, co Lenin powiedział. Idźcie i zabierzcie bogaczom, bo to zabieranie bogaczom to nie jest złodziejstwo, no bo oni ukradli. No i też mniej więcej takie podejście Sandersa w 2020 roku do Ameryki. No i mówi, że no ja nie myślę, że Dania czy Szwecja ma tak źle. No widać jego kompletne kretyństwo. W 1970 roku, kiedy zaczynał całą swoją karierę, podchodził 4 razy do prezydentury z Unii Liberalnej Partii w Vermont. W Senacie walczył w 71 roku. No to on w 71 roku żądał czy wymagał upaństwowienia wszystkich tych najważniejszych gałęzi przemysłu, czyli energia, lotnictwo, wszystkie te rzeczy, które by mógł upaństwowić, co chciałby upaństwowić. W 1973 roku zaproponował
żeby rząd zabrał wszystkie sprawy związane z energią. W 1974 roku on chciał 100% podatek na wszystko, dla wszystkich tych, którzy zarobią ponad $1,000,000, czyli powiedzmy 1,001,000, to 1,000 zabierają. 1,050,000, 50,000 zabierają. Wszystko, co jest powyżej 1,000,000, on powiedział, nikt nie potrzebuje więcej rocznie niż 1,000,000. W 76 roku powiedział, że robotnicy i chłopi muszą niezdecydowanie jak najszybciej w zasadzie złapać, przejąć kontrolę nad ekonomią, jeżeli Ameryka ma przetrwać. No to było w 76 roku. On tak samo tłumaczył ludziom, że to musi być lud musi przejąć banki, przemysł, wszelakie sprawy energetyczno-transportowe. Czyli on był od razu, on był po prostu komunistą. No jest z rodziny żydowskiej, z rodziny tam polskiej, jego brat jest tam komunistą w Anglii, no ale w zasadzie no to jest czysty komunista. I w 87 roku on ciągle tłumaczył, że demokracja to jest wtedy, kiedy wszystko należy do ludu. No to jest ten właśnie, wiadomo, jak ktoś czytał Marksa i te wszystkie jego odezwy i tak dalej, to on zaczął swoją karierę jako burmistrz, czy w zasadzie major miasta, dużego miasta w stolicy w Vermont, w Burlington. I on już w tym czasie w zasadzie współpracował z socjalistyczną partią robotników. No w Ameryce jest coś takiego jak socjalistyczna partia robotników. No i on jest, on współdziałał z nimi, a jest to komunistyczna partia, która w zasadzie powiela wszystkie, całe stanowisko Leona Trockiego. Trockiego zamordowali komuniści. Gdzie oni go zamordowali? Gdzieś tam w Ameryce Środkowej czy Południowej, takim szpikulcem do lodu po prostu. Tak się komuniści w tym czasie rozprawiali. Sanders ciągle wspomagał, popierał i propagował socjalistyczną partię robotników. W 80 roku i w 84 roku, no to w zasadzie to miał swoje przemówienia dla tych ludzi, którzy starali się zostać prezydentami. No bo każdy może wysuwać swoją kandydaturę na prezydenta w Ameryce. Socjalistyczna partia robotników w zasadzie popierała wszystkich z zewnątrz Ameryki, którzy nienawidzili czy żądali zniszczenia Ameryki. No i Sanders popierał to wszystko. W 80 roku Sanders powiedział, że on popiera Związek Robotników Socjalistycznych i popiera kubańską rewolucję. Później jak Iran zaatakował w 79 roku ambasadę, no i wziął wielu tam tych zakładników, to człowiek w 69 roku, kandydat na prezydenta, Andrew Pulley, powiedział, że my wszyscy wiedzą, kim są ci zakładnicy. To albo szpiedzy, albo ludzie, którzy pomagali szpiegom. No to tacy komuniści od środka po prostu Amerykę w 1979 roku rozwalali. No i ciągle są te czerwone świnie, nic się nie zmieniły. 40 lat minęło, 41 lat minęło i nic się nie zmieniło. W 1985 roku Sanders odwiedził Nikaraguę. No i jak wrócił, no to powiedział, że ten Daniel Ortega w zasadzie dostaje tą pomoc od Związku Radzieckiego i jest bardzo nieprawdopodobne, co on tam, jak to wszystko działa. No i w zasadzie że Ortega ma rację, że zamyka gazety i wolną prasę, dlatego, że wolna prasa popiera
kontrrewolucję, która jest wspomagana przez Stany Zjednoczone. Czyli w Ameryce żyjący dzisiejszy milioner, czerwona świnia od 30 lat. W 1997 roku w swoich wspomnieniach nigdy nie wspomniał właśnie tej socjalistycznej partii robotników. No, czyli takie to są wspomnienia, tak? Czerwone świnie ukrywają. I nigdy, że jego działania jako majora w Vermont nie były takie radykalne. I że nigdy w tym czasie nie propagował siebie jako socjalista. Ale w 1981 roku on właśnie mówił, że on nie będzie tam walczył z miastem, i z biznesami, wiedział, że nie może tego robić w Ameryce. No to jedyne, co on robił, no to Sanders tłumaczył właścicielom domów, że nie będzie w tym stanie, że nie będzie podnosił podatków. Ale jeżeli pojechał gdzieś za granicę, no to równo pluł na Amerykę. No i teraz jak popatrzy się tam na niektórych ludzi w Polsce, no to jest właśnie dokładnie to samo, tak? Dokładnie to samo. Wyjeżdżają i plują na swój kraj. I czerwona świnia ma to do siebie, że właśnie nienawidzi kraju i myśli, że zbuduje jakiś inny kraj lepszy, ale poprzez niszczenie kraju, w którym powiedzmy mieszka czy reprezentuje. No czerwone świnie to jest też podły, wredna sprawa. Tak samo był bardzo entuzjastycznie nastawiony do wszystkich tyranów. Kiedy Ortega w zasadzie wywalili go w 1910 roku i później powrócił w 2007, no to Sanders zaczął tłumaczyć, że no to całe nieszczęście, że Ortega został dyktatorem, tak? Wszyscy wiedzieli, że to jest bandzior, czerwony morderca, a Sanders tłumaczył, że powiedzmy no wierzył w te rzeczy. No i pośrednio to tłumaczył, że on zawsze był przeciwnikiem tej wojny w Wietnamie, no i że on był zawsze przeciwko najróżniejszym takim przemocy i tego rodzaju. I on tłumaczył, że kiedy on mówi czy o socjalistycznej demokracji, no to on zdecydowanie nie ma na myśli ani Wenezueli, ani Kuby. No i to z taką czerwoną świnią zawsze jak tu rozmawiać. 30 lat jest w kongresie jako senator. Jeden ze 100, no bo jest 50 stanów, na każdy stan jest dwóch senatorów, czyli on jest jednym z dwóch senatorów do Vermont. No i wybierają go. W zeszłym czerwcu, w ubiegłym czerwcu, kiedy miał jakieś przemówienie, no to porównywał siebie, czy tam mówił, że to trzeba się zachowywać tak jak Franklin Roosevelt mówił, że naszą demokrację trzeba odebrać tym wszystkim krwopijcom w rządzie i zabrać władzę z tych bardzo silnych korporacji. No, czyli on trzyma władzę polityczną od 30 lat, a on pokazuje, że korporacje, które produkują dużo rzeczy, które pozwalają jemu być milionerem. No i opowiada te najróżniejsze bajki takie socjalistyczne, ta równość dostępnie do opieki społecznej, jakość tej opieki społecznej, wykształcenie każdy musi dostać, jakie powinien, że każdy musi dostać robotę z pensją, która pozwala godnie żyć, domy muszą być dostępne, bezpieczne, powiedzmy emerytura, no i no
i zdecydowanie środowisko. Teraz dołożył do tego wszystko środowiska, ale nigdy nie wspominał o tym, co to się dzieje, czy na Kubie, czy za Fidela Castro, czy w Wenezueli. Po prostu te czerwone świnie wychodzą, pieprzą takie trzy po trzy głodne kawałki, pobożne życzenia, można powiedzieć. No i ludzie z jakiegoś powodu ciągle ich wybierają. Także nie wierzcie czerwonym świniom, nie głosujcie na czerwone świnie. Jeżeli słyszycie o Bernie Sandersie, jakimś takim mesjaszu dla Ameryki, no to jest po prostu amerykańska wersja czerwonych świń. Jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, no to nie głosuj ogólnie rzecz biorąc na demokratów. Jeżeli jesteś w sercu demokratą, no to przemyśl i popatrz i zobacz, co demokraci robią, co zrobili, gdzie jest ludzie pracy, podatnicy, gdzie są na dzień dzisiejszy. Są na samym końcu, są najróżniejsi zboczeńcy z przodu, nielegalni emigranci z przodu, oszuści podatkowi z przodu. No wszyscy są z przodu, tylko ten człowiek, który i tak ledwo wiąże koniec z końcem, jest na samym końcu. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych filmikach. I do następnego. Mam nadzieję, że nie znam zdemonetyzowanego filmiku.